Czy Wy to słyszycie? Tak leje deszcz dzisiaj od rana. Pogoda jest iście jesienna. Mamy jesień pełną parą. Witam Was serdecznie po pół roku nieodzywania się i chyba z piątą już próbą odezwania się do Was, bo to nie jest mój pierwszy raz. Trochę czasu minęło, jak widzicie na kanale, i powiem Wam, że zastanawiałam się, czy się jeszcze w ogóle odzywać, czy się pokazywać, i jeszcze się nad tym zastanawiam, powiem szczerze. Jeszcze nie mam gwarancji, że ten vlog się pojawi na kanale, bo tak jak Wam w zasadzie w tamtym vlogu wspominałam, ostatnim na kanale, to jest ciężki rok dla mnie. Ciężki rok dla mnie, dla nas, taki dość trochę... Może nie pechowy, ale jest po prostu ciężki, wiecie, w różnych takich aspektach życiowych, zawodowych, finansowych, zdrowotnych, psychicznych i tak dalej. Po prostu jest ciężki. I szczerze powiem Wam, że ja czekam już, aż ten rok się skończy. Przejdę może na drugą stronę, bo trochę Wam chciałam tutaj poopowiadać, a wiecie, wyszłam z wprawy i po prostu w tej pozycji za długo nie wytrzymam. Chciałam Wam tylko, może nie tak, że pokazać, ale żebyście usłyszały, jak leje deszcz. Ja się tak odzywam do Was pomiędzy sprzątaniem, ładowaniem zmywarki i z tyłu jest bałagan, jest pranie, bo już tak jak widzicie, tutaj zaczyna się już sezon suszenia prania w domu, czyli wystawienia suszarki w pokoju. Muszę zrobić wszystko, żebyśmy w tym roku kupili sobie suszarkę, bo nienawidzę tego, po prostu nienawidzę. Jeszcze mają być jakieś tam ciepłe dni, takie wiecie, 20 parę stopni. No ale teraz pierze mi się jedna pralka, zaraz chcę wstawić też ręczniki, też pościel, także no masakra, trzeba naprawdę ogarnąć jakąś suszarkę. No, także jak widzicie, trochę bałagan z tyłu, ale to nic, to jest vlog, nie przejmujmy się. W ogóle pracuję bardzo nad tym i to słuchajcie, co jest śmieszne, że nie z psychologiem, ale z moim neurologiem. Nad tym, żeby się mniej wszystkim przejmować i brać to do siebie. Naprawdę, ten rok mnie wykończył. Ja powiem Wam, że już po prostu czekam, aż ten rok się skończy. Przysiadłam grzecznie, jeszcze jakieś tam miałam takie ciche nadzieje, że coś tam się jeszcze wydarzy, natomiast już po prostu nie ukrywam, że raczej się nastawiam na to, żeby ten rok się skończył. Też jak gdzieś tam tanecznie nic nie podziałałam, cały rok jestem, że tak powiem, w plecy. Bo też Wam chyba wspominałam, że gdzieś tam kiedyś chciałam wrócić sobie do tych moich tańców tak bardziej rekreacyjnie, ale chciałam. Tak też właśnie z tych przyczyn głównie finansowych, ale też nie tylko. Musiałam sobie odpuścić, bo w ogóle od maja, słuchajcie, jestem na zwolnieniu lekarskim. Na zwolnieniu, ponieważ siadł mi kręgosłup. I zaczęło się od tego, że zaczęły mi po prostu ręce drętwieć, głównie prawa, przy robieniu paznokci. To się pojawiło przy paznokciach, no i faktycznie gdzieś tam przy drugiej, trzeciej klientce, piątej, jak miałam cały dzień, to czułam, że tracę po prostu czucie w tej ręce, no to co jakby się wyklucza z pracą fizyczną w moim zawodzie. I to się zaczęło tak w bardzo szybkim tempie posuwać do przodu, czyli na początku było to po którejś tam klientce i gdzieś po 3-4 tygodniach przy każdej jednej po 10 minutach pracy ja nie miałam czucia w ręce. Więc zaczęłam swoje przygody z lekarzami, poszłam do neurologa. Pierwszy neurolog, na którego trafiłam, to w ogóle dramat. Naprawdę dramat, taki człowiek już uważam nie powinien pracować w zawodzie. Więc gdzieś tam dokopałam się do neurologa, do takiej pani doktor, z którą kiedyś już miałam do czynienia, jeszcze jak tańczyłam zawodowo, ona mnie tam trochę leczyła. I ta kobieta dalej jest cudowna i naprawdę, wiecie, nie czuję się, bo jakby z tym pierwszym panem neurologiem czułam się jak taki, wiecie, oszust, że przychodzę i po prostu ściemnia mnie, on mnie tak traktował. Natomiast tutaj naprawdę potraktowała mnie poważnie, no i się za nas zwolnili, dlatego że wykluczamy to jakby z pracy, nie robię, nie wiecie, klientek z co 10 minut przerwa, no to ani mi się to nie kalkuluje, ani nie jest to przyjemne, fajne, dla klientki też nie jest to fajne, poza tym przez to, że mam, nie mam tego czucia w ręce, no to też gdzieś tam ta jakość tej pracy mi spada. No i zrobiłyśmy, wiecie, prześwietlenie praktycznie całego, rezonans całego kręgosłupa, powychodziły różne rzeczy, naprawdę
na chwilę obecną jestem już kwalifikowana do operacji, czego robić nie chcę i jakby w ogóle nie biorę pod uwagę operacji na kręgosłup, na pewno nie w tym wieku, więc walczymy, więc na razie ile się da się na zwolnieniu, będę raz na jakiś czas po prostu sobie korzystać z tego, że na to zwolnienie mogę iść, no i oczywiście rehabilitacja, jestem po jednych rehabilitacjach, które oczywiście nic nie pomogły, no i teraz czekam na następne i po prostu muszę porządnie się za to zabrać, bo jeżeli zostawię to tak, jak teraz jest, to za 5 lat po pierwsze będę musiała zrezygnować z zawodu, a po drugie będę się musiała kłaść na stół i kroić. Jak wiecie, ci co są ze mną dłużej, ja już jestem po tylu operacjach, że naprawdę nie widzi mi się kolejna operacja, zwłaszcza na kręgosłup. Mam klientki, które są po operacji kręgosłupa i większość z nich nie jest zadowolona z jakości życia swojego teraz, wręcz przeciwnie, uważają, że jest gorzej. Wiecie, to jest kręgosłup, to jest jakby cała nasza ostoja i wszystko nam na tym kręgosłupie polega, więc mówię, to już jest dla mnie ostateczność. Dobrze, na razie znikam, uciekam, trochę muszę tu poogarniać, zwolnić suszarkę, bo już następne pranie się już wiruje z tego, co słyszę i odezwę się do Was później. No i słuchajcie, zaczynamy sezon świecowy powoli. Ja już sobie odpaliłam, bałagan jest straszny, ale moje dzieciaki się tutaj dorwały do tego i właśnie będę dzisiaj sprzątać. Ja odpaliłam dzisiaj oczywiście, no bo jak jesień na dworze, zobaczcie, jak już się jesiennie robi, no to jak jesień na dworze, to teraz będzie widać, jesienna świeca, widać? Jakoś ciemno jest. Kompletnie nie powiem Wam, czym to pachnie, bo te jesienne zapachy to są takie, wiecie, zapach liści, zapach po prostu jesieni. Mam jeszcze parapet taki brudny, mam jeszcze taką świecę, ale ten zapach jest taki słodki, w ogóle niezwiązany z jesienią. Może nie słodki, on jest taki, nie wiem, taki po prostu w ogóle, znaczy jest, dobra, on jest słodki, ale w ogóle nie jest związany z jesienią. I tutaj jeszcze chyba gdzieś w tych świecach, które są, zobaczcie, pomazane i podziubane, bo mówię, moje dzieci się bardzo lubią. O, zobaczcie, co tutaj jest. Jest grzaniec, który po prostu, ja mam tyle lat, Boże, ja tą świecę to mam jeszcze zanim dzieci miałam. Jest mi szkoda po prostu palić, to jest taki typowy grzaniec, ale będzie trzeba chyba ją wypalić już w tym roku. I tu mam chyba jeszcze, tak, zimową herbatkę z holu, ale to też jest bardzo mocny zapach, więc już nie będę w tym roku tych świec kupować, bo jednak te zapachy są zbyt intensywne dla mnie. Słuchajcie, no planuję pojechać w listopadzie do Krakowa, mam naprawdę nadzieję, że się uda. No i tam jest oczywiście Bath & Body Works, więc może coś tam przywiozę. No i oczywiście będę sobie patrzeć jakieś jesienne świece, hol jesienny raczej nie, raczej jak już to bardziej taki świąteczny. A tutaj jeszcze mam resztki, tak, to jest taka, wiecie, takie bardziej już zapachy albo całoroczne, albo, no takie nie są zimowe, bo tutaj jest jakaś lawenda, tutaj mam zimowe świece pozaczynane, także chciałabym to trochę powypalać, porobić sobie porządek, ale z takich jesiennych świec mam tylko te dwie, tutaj jeszcze też mam baby powder, także, no szału nie ma, ale ja, słuchajcie, w tym roku chyba ani jednej, na pewno ani jednej świecy nie kupiłam, te z Bath & Body Works już chciałabym też troszkę powypalać. Także na razie palę sobie tą, a ona się jak nazywa? Otum, nie, Woodland Road Trip, tak się nazywa. Zobaczymy, czy będzie w ogóle coś czuć. No i wiecie, na przykład jeżeli chodzi o te jesienne zapachy, to one są takie często dość mocne, bo to jest cynamon, jabłko, tak, właśnie grzaniec. Ja wiem, że niektórym się wydaje, że to jest bez sensu kupować świecę, która nie pachnie, ale ja muszę mieć naprawdę delikatnie wyczuwalny zapach tej świecy. To nie mogą być takie mocne zapachy, które mnie aż drażnią, że boli mnie głowa, także też patrzę na to. O, pewnie się wybiorę któregoś dnia do TK Maxa czy do Half Price'a, chyba bardziej w TK Maxie są świece i zobaczę, co oni tam mają ciekawego do dyspozycji i w ogóle sobie przepatrzę Yankee Candle, o właśnie, co oni tam w tym roku na jesień ciekawego wypuścili. Mam jeszcze chwilę, zanim dzieci wrócą i przeglądam sobie właśnie te zapachy świecowe tam w tle, jak widzicie, herbatka i to taka już prawdziwa jesienna z sokiem malinowym własnej roboty, z miodem, z cytryną, chociaż byłam dzisiaj w Biedronce i w ogóle nie było cytryn, ale jakąś tam jedną jeszcze znalazłam.
Na dworze się w ogóle uspokoiło, bo przestało w ogóle teraz padać. Otworzyłam sobie trochę balkon i w ogóle się zrobiło tak spokojnie, bo tutaj ktoś chyba jakiś remont robił i było trochę hałasów. O, zmywarka. I trochę się teraz uspokoiło, zrobiło się tak cicho, przyjemnie, więc korzystam sobie jeszcze z chwili spokoju. No i przeglądam te zapachy i powiem Wam, że jestem chyba w niezłym, kurczę, niedoczasie, jeżeli chodzi o te ceny, kiedy to tak strzeliło do góry. 144 zł, tu w ogóle 152, cena regularna dużej świecy Janki, serio? No to powiem Wam, że no dramat, jeżeli chodzi o te ceny, naprawdę. 150 zł ze świecy to już dla mnie jest jakaś po prostu na zdrowie. Cena nie do przejścia po prostu. Ale tak, tu jakiś taki zapach widzę. Jestem akurat na stronie markowej świece. Widzę, że tutaj są jakieś promocje. Tak sobie z ciekawości sprawdzę. No i widzę, że już niestety wszystko z tą szatą graficzną, która mi się kompletnie nie podoba. No ale cóż, w ogóle chyba mi gdzieś mignęło, ale nie wiem, czy to były tegoroczne, że już są zimowe zapachy. No nie wiem, może i nie. No dobra, i co my tam mamy ciekawego? Czyli ta mi się podoba, jeżeli chodzi o... Czy w ogóle ta szata graficzna to jest masakra, ale widzę, że tutaj teraz... Nie wiem, czy to się tak porobiło, że teraz są dwa knoty. Ale ta się wydaje fajna, chociaż chyba mniej więcej mogę sobie wyobrazić, jaki to jest zapach, bo mamy te liście, ognisko, właśnie ta taka tak zwana cozy cabin, czyli ta chatka taka w lesie. Tutaj mamy bergamotkę, pomarańczę, gruszkę, wanilię, mleko kokosowe, bursztyn. No taki pewnie zapach też ciepły. A tutaj mamy bergamotkę, cytrynę, imbir. O, to może być fajne. Kiedyś pamiętam, miałam imbirową, coś tam sunset świecę. Też była przyjemna, ale już pamiętam, że już miałam dosyć trochę, jak ona się tak paliła długo. Ten imbir już po prostu mi przeszkadzał. Tu jest eukaliptus, więc ta może być fajna. Tą ewentualnie spróbuję jakoś na tygodniu podjechać i sobie powąchać. A tutaj, no to już jakieś cynamonki widzę, tak, to już tak, cynamon, karmel, to już nie, to już mega słodka, także tak wygląda, widzę, propozycja jesienna. Witam Was po przerwie kilkudniowej od ostatniego nagrywania, nawet trochę więcej niż kilkudniowej. Nagrywa się, ponieważ pochorowałam się i nie odzywałam się dlatego. Chorowały moje dzieci, więc też siedziałam z nimi trochę w domu. I tak nam zleciał wrzesień, dlatego się nie odzywałam po prostu. Wczoraj miałam komisję, ja wam chyba mówiłam o tej komisji, zrobiłam sobie herbatę jeszcze, ponieważ jestem świeżo po śniadaniu i akurat miałam sobie zrobić, a w zasadzie chyba sobie zrobię, dodam sobie miód, cytrynę, żeby tak się jeszcze, wiecie, trochę na tą pogodę tak nastawić. No i miałam tą kontrolę z tego ZUS-u i weszłam, tak pojechałam wcześniej, bo może się uda wcześniej, akurat zawieźliśmy dzieciaki do przedszkola, mieliśmy tam jeszcze jakieś sprawy do załatwienia i ludzi było kupa, więc kupę, więc mówię, że widać, że trzepią i wiecie, siedzę sobie z tą swoją teczuszką, to była moja trzecia kontrola w życiu. Druga na tym zwolnieniu. No i siedzę sobie właśnie z tą teczuszką. Wiecie, wychodzą ludzie z gabinetów, tacy naprawdę. Tam był jakiś chłopak taki z porażeniem. Jeden taki facet szedł w ogóle, wiecie, ciągnął nogę ze sobą. W sensie, Boże, no naprawdę takich ludzi wzywają. Serio. No i ja tak sobie siedzę z tą swoją teczką i sobie myślę, no to ja, wiecie, z tym moim kręgosłupikiem to jest psikus, nie? Pikus, nie psikus. No i tak sobie siedzę, jeszcze taka dziewczyna przyszła. Okazało się, że ma na tą samą godzinę co ja. Żeby było śmiesznie. No i zaczęłyśmy rozmawiać i mówi, że ona na tym zwolnieniu, które teraz ma, jest trzecie, że miała dwie kontrole w domu i teraz ją wezwali, więc myślę się, Boże. No i wchodzę sobie do tego gabinetu i tak, wiecie, patrzę na tego faceta, że skądś go kojarzę. I on się tak, on tam sobie coś pisze w tym komputerze i sam zaczął tak do mnie, nie, że... I patrzy się na mnie i mówi, my się to chyba już znamy. I ja tak mówię, że no właśnie kojarzę, że chyba tak. Okazało się, że to był mój lekarz, orzecznik sprzed 3 lat z komisji
Trzech lat, no tak, te 3 lata w tym roku mijają. Jak z tym brzuchem wtedy mnie wezwali po operacyjnym i się okazało, że też wtedy właśnie mnie kontrolował. No i w ogóle, wiecie, cała ta kontrola przebiegła w bardzo takiej przyjaznej atmosferze i tak sobie tam siedziałam, mówię, Boże, człowiek się po prostu, to jest tyle stresu, tyle nerwów i tak naprawdę niepotrzebnie, bo takie mam wrażenie, że mam nadzieję, że tak na przyszłość już mnie to uspokoiło, że jeżeli mam faktycznie podstawy medyczne, no to jakby to idę, okej, oni sobie tylko sprawdzają i spoko, nie? Ja to się jakoś tak nastawiałam na tę kontrolę, że ja będę musiała tutaj udowadniać, że ja nie mam w tych rękach tego czucia, że one mi drętwieją, wiecie, jakoś tak strasznie od razu nastawiałam się, że jak mnie wzywają, to na pewno będą mi chcieli uwalić. A wydaje mi się, nie wiem, nie chcę tutaj mówić za wszystkich, bo też naczytałam się różnych historii, że to trochę jest właśnie bardziej taka kontrola na zasadzie, no muszę tak sprawdzić, czy faktycznie jakiś tam problem mam. Jeszcze się mi się trochę śmiali, bo mówiłam, że zastanawiam się, co robić, no bo no, mam tą działalność swoją i pytał się w ogóle, jak tam ten brzuch po tych latach, nie? I że ta ręka mi odmawia tego posłuszeństwa i że zastanawiam się, co tu robić, no co mam z zawodu zrezygnować, nie? Zamknąć salon, a on mówi, że w żadnym wypadku nie zamykać salonu, tylko przebranżowić się na prezesowanie i palcem pokazywać, kto ma co robić. Więc wiecie, taka naprawdę atmosfera, mimo wszystko do samego końca, dopóki on nie powiedział, że to zwolnienie jest aktualne, tak, że on to przedłuża, no to mimo wszystko, wiecie, mimo tej fajnej atmosfery był stres, ale śmiesznie tak, że trafiłam na niego i jeszcze tak, żeśmy się śmiali, że za 2 lata znowu się spotkamy i oby nie do zobaczenia. Także naprawdę powiem Wam, że nie spodziewałam się takiej kontroli przyjemnej, a stresu było dużo, bo ja od kiedy dostałam to wezwanie, to było 3 tygodnie temu właśnie i jakoś tak się stresowałam, nie wiem czemu. Znaczy stresowałam się chyba tym, że to już jest moje drugie wezwanie w ciągu tego samego zwolnienia, więc jakoś tak już się bałam, że będą próbowali mnie tutaj, wiecie, uzdrowić magicznie i jednak kazać mi wracać do pracy. Co się nieuchronnie zbliża, ponieważ ja na zwolnieniu mogę być tylko do końca października. Zamierzam oczywiście wykorzystać, że tak powiem, i później muszę wrócić do pracy. Wrócę do pracy akurat w nawał pracy, bo to będzie okres przedświąteczny, więc zobaczymy po prostu, jak to się dalej potoczy. Najprawdopodobniej znowu od stycznia pójdę sobie na jakieś zwolnienie krótsze, ponieważ w styczniu zaczynam zabiegi. Udało mi się dodzwonić, dostać i zaczynam w styczniu kolejną rehabilitację. I tak się będziemy po prostu, wiecie, no ja się na operację kręgosłupa nie wybieram, więc tak po prostu na razie będziemy funkcjonować. Dobrze, a słuchajcie, do tej herbatki jeszcze, bo chciałam Wam pokazać, trochę mi rzeczy przyszło w międzyczasie. Ja już nie pamiętam, co do Was mówiłam. Czy mówiłam o tym, że w weekend mamy imprezę? Wydaje mi się, że mówiłam. I moje dziecko wymyśliło, że tą imprezę zrobimy, słuchajcie, w stylu Halloween, mimo że to jest jeszcze miesiąc. Ale wiecie, ja to mam takie podejście, to są dzieci i co im będę tam jakoś uświadamiać, bronić i tak dalej, no nie się bawią, tak? Więc jeżeli im to sprawia frajdę, kupiłyśmy masę różnych fajnych rzeczy halloweenowych, będziemy jutro, ja będę tam przygotowywać, więc będzie jesienno-halloweenowa impreza. Ten okres jesieni jest takim właśnie fajnym okresem, bo zaczyna się wrzesień i ja na przykład lubię takie klimaty, nie? I wchodzę do sklepu i tam wszystko jest właśnie w klimatach Halloween. Wiecie, te dekoracje, te dynie, zaraz się zmienią w ten potem świąteczne dekoracje. I ja to lubię, ja wiem, że to przyszło gdzieś tam z Ameryki, ten konsumpcjonizm i po prostu, wiecie, choinki od 2 listopada, nie od 1, ale ja akurat to lubię. Mnie to wprowadza w klimat i tak samo właśnie ta pierwsza część jesieni, Halloween, a później święta, nie? Więc mówię, niech się bawią, dla nich to jest frajda, czemu nie. I zaraz Wam pokażę właśnie kilka rzeczy, które gdzieś tam jeszcze sobie kupiłam dodatkowo, nie halloweenowych, ale w ogóle. Bo tam musiałam sobie też parę rzeczy pozamawiać i zamówiłam sobie takie formy, takie foremkę taką na silikonową, wiecie, na czekoladę, na batoniki, bo chciałabym sobie muszę to umyć najpierw. Chciałabym sobie właśnie takie batoniki robić. Widziałam różne fajne przepisy, wiecie, jakieś bandy, sneakersy, takie swoje domowe. Powiem Wam, że od robienia tych, bo ja od dłuższego czasu robię sobie te, wiecie, skryniki i tak dalej, wszystko. No i faktycznie te takie słodycze już sklepowe są, kurczę, dla mnie mega słodkie, więc myślę, że to będzie fajna alternatywa.
Wzięłam również kostki lodu. Myślałam, że będą większe, te kulki, nie kostki lodu, foremkę na kostki. To też można tutaj chyba jakieś czekoladki robić, żelki. W ogóle teraz w tym, to się nazywa ASMR, tak? Tego jest mnóstwo i widzę, że wszyscy po prostu robią właśnie mega żelki w różnych formach i kształtach, więc tu też można sobie gdzieś tam się pobawić i takie kuleczki pewnie porobić. To wzięłam na kostki lodu, no, ale myślałam, że będą większe, no ale okej, przyda się. Fajnie, że są zamykane, bo nie będą śmierdziało. Tu jeszcze wzięłam dodatkowo, bo też ostatnio dużo mi się wyświetla na Instagramie takich rolek, że przygotowanie tych lunchy dla dzieci. Ja jeszcze moim dzieciom nie robię lunchów do szkoły, do przedszkola, ale fajne to jest i myślę, że gdzieś tam właśnie czy na wycieczkę, czy coś można wypróbować, że oni, wiecie, te kanapeczki wycinają, jakieś tam owoce i tak dalej, więc wzięłam trochę foremek, też tam ogólnie na ciastka, ale myślę, że też właśnie na jakieś takie wycinanie to będzie fajne, nie? Bo tu widzę, że i bałwanek jest, i aniołek, i misio, nie, właśnie żeby wycinać sobie jakieś kształty z jedzenia. Myślę, że to jest spoko. Może nie na co dzień, ale tam na jakiś raz na jakiś czas. I co jeszcze chciałam kupić, gdzieś sobie tą torbę postawię, może mi nie poleci, co też właśnie widziałam na tym Instagramie, to są takie, wiecie, foremki do wycinania jakiegoś sera żółtego, pomidorków, o to mi się mega spodobało i to na pewno chciałabym wypróbować, bo myślałam też, żeby na jutro tak ser wykroić właśnie w tych kształtach, nie? Także to mi się strasznie spodobało i tego jestem bardzo ciekawa i będę chciała sobie wypróbować. I czekajcie tutaj, bo na tym moim blacie to jest po prostu wszystko oprócz miejsca. Zaraz mi to wszystko tutaj powywala się łącznie z tą herbatą. O, widzę, że te jakieś halloweenówki też jeszcze się uchowały. Ja sobie to wszystko może powyciągam. Dobra, wzięłam sobie w Sinseju dwie takie dynie na stół. One się świecą, więc myślę, że też taki uroczy halloweenowo-jesienny klimat, bo wzięłam sobie też w Sinseju bardzo ładne serwetki i w ogóle dość tanie, bo 4 zł, 3,99, tak? 3,99. A w ogóle strasznie drogie teraz są serwetki, więc wzięłam sobie takie jesienne serwetki właśnie plus te dynie na stół. Bo też nie chciałam robić jakichś takich, wiecie, halloweenowych dekoracji, bardziej, znaczy chciałam tak połączyć, żeby to było takie jesienno-halloweenowe, zobaczymy czy wyjdzie. Wzięłam sobie, słuchajcie, coś takiego, to jest do mycia jakichś takich trudno dostępnych właśnie butelek, czy jakichś takich miejsc, myślę, że to się przyda. Miałam taką szczoteczkę jeszcze, wiecie, taką cienką, tutaj z tym włosiem twardym, ale taką cienką do listw, do mycia pralki. Widziałam właśnie kiedyś na Instagramie, laska tym czyściła pralkę w środku i kurde, nie wiem, gdzie jest ta szczoteczka. Dzieci mi się nie obawiły i gdzieś po prostu w jakiejś szafie pewnie leży. Muszę ją odnaleźć, a jak nie, to muszę ją odkupić. Także tą sobie wzięłam taką właśnie do, głównie do jakichś takich butelek, czy jakichś takich, wiecie, tam mało ciężko dostępnych miejsc. Tu jeszcze widzę, że właśnie talerzyki na dzieciaków, jakieś tam przekąski jutro. Wzięłam też to, bo kosztowało chyba 4 zł, to na Allegro zamawiałam u jednego sprzedawcy wszystko, bo to się też przyda, jakieś płatki czy coś, wiecie, żeby to wszystko tak nie było pootwierane, więc to mi się też na pewno przyda. Przepiękną i dwie takie ostatnie, najpiękniejsze rzeczy, ja już teraz, wiecie, jak chodzę na zakupy, to nie pociuchę, tylko właśnie już jestem w wieku takim, że kupuję takie rzeczy. Zobaczcie, jaką piękną deskę kupiłam sobie w Sinseju. Przepiękna, przeurocza, jest taka w świątecznym klimacie. W ogóle kurde, nie wiedziałam, że Sinsay ma takie ładne rzeczy do domu, bo ja nigdy tam nie zaglądałam na te, na tą, ten dział, a się okazuje, że naprawdę warto. Zobaczcie, szklana deseczka, przepiękna po prostu, nawet żeby sobie stała i robiła tu klimat. No i ona kosztowała 19 zł, tak, no, także bardzo ładna, bardzo mi się spodobała. I słuchajcie, już wchodzimy w klimat świąteczny, ponieważ otworzyli u nas jakiś taki sklep właśnie typu Kik, Tet i tak dalej. Wool coś tam, nie wiem, jak ja tak mówię, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. I popatrzcie na to, jakie przepiękne kubeczki, musiałam kupić te kubeczki. Tam nie jest tak tanio, bo jeden kubeczek kosztował 23 zł, więc jak na taką sklep typu Action Teddy, to jest jednak sporo, uważam, ale po prostu tak mi się spodobały na kawę zimową. Kupiłam też właśnie drugi, jakby ktoś przyszedł, i powiedziałam mężowi, że ma do świąt pić w tym, w zimie w tym kawę. Przepiękne kubeczki, mam nadzieję, że dzieciaki nam ich nie zbiją, ale mi się tak spodobały, jeszcze w ogóle jakby, słuchajcie, o tu w środku była taka choineczka mała, to już po prostu byłoby cudownie, bo pamiętam, kiedyś były takie, nie? Nawet kiedyś Biedronce były, te podwójne tutaj dna i właśnie na dole jeszcze taki ze szkła zrobiony, jakiś tam ludzik był czy coś. Także bardzo mi się podobają. Naprawdę te szklaneczki przepiękne są.
Już bym ich piła, ale chyba jeszcze nie można. Jeszcze to będzie przegięcie, ale są przepiękne, bardzo urocze, naprawdę. Mam nadzieję, jest napisane, że można w zmywarce je myć, ale na pewno będę sobie w nich kawkę pić teraz na zimę. No i słuchajcie, z racji tego, że jestem po śniadaniu bezpośrednio i mogę sobie coś słodkiego przykąsić, to nie wiem, czy widzieliście, bo jak się okazuje, dużo osób tego jeszcze nie widziało, ale od jakiegoś czasu internet po prostu jest przytłoczony wręcz ilością tutoriali, relacji, rolek na temat tej dubajskiej wiralowej czekolady. To jest ta czekolada z tymi pistacjami chrupiącymi i tak dalej. Tego jest po prostu mnóstwo. Jak zaczęłam to oglądać, to mnie to po prostu zalewa. Codziennie mi się wyświetlają jakieś tam filmy z tą czekoladą. Do tego stopnia, że strasznie chciałam tej czekolady spróbować. I tam są takie, wiecie, te sklepy z amerykańskimi, z jakimiś tam zagranicznymi w zasadzie słodyczami w Polsce. I tak się zastanawiałam, czy oni tą czekoladę sprowadzą. I tak myślę, że jak, tak myślałam, że jakby tą czekoladę mieli, to ją bym kupiła. No i siedzę sobie tam któregoś dnia, wiecie, na telefonie, patrzę, a tu nasza lubelska cukiernia Yummy Sweets te oto czekolady wypuściła i zrobiła. Mogłam ją w sumie wsadzić do lodówki, bo ona leżała w szafce. Ja ją kupiłam już tydzień temu, ale po prostu, wiecie, też byłam chora. Chciałam Wam pokazać, chciałam spróbować na żywo, ale mówię, byłam chora i w ogóle nie miałam też ochoty na tą czekoladę. To jest ta nasza wiralowa czekolada z Dubaju. Cena w ogóle zaporowa, bo jeszcze ja, wiecie, to trzeba było rezerwować, więc ja zarezerwowałam. Z racji tego, że byłam chora, pojechał po nią mój mąż. Jak on zobaczył, ile to kosztowało, to ja słuchałam pół dnia, że jak można było sobie kupić czekoladę za 50 zł. Akurat ta cukiernia, ona ma chyba 4 punkty w Lublinie, ma przepyszne słodycze, no ale drogie. Faktycznie te ceny w ciągu ostatnich lat poszły mocno w górę, tam pączki chyba od 16 zł się zaczynają teraz, jakieś takie mini deserki 20 coś. Ja tak się spodziewałam, że no dziś koło dwóch dych pewnie będzie kosztować, nie 5, no ale dobra. Zobaczymy, czy będzie to w ogóle warte tego. I jestem ciekawa, kompletnie nie wiem, czego mam się w smaku spodziewać. Może się okazać, że wcale szału nie ma. Natomiast internet całkiem zwariował na punkcie tej czekolady, więc musiałam po prostu ją spróbować. Ja nie będę jej teraz, wiecie, tam przełamywać i tak dalej, bo nie chcę jej zniszczyć, tylko spróbuję sobie jedną kosteczkę. Tu sobie, o, tak wygląda, czyli wygląda tak jak wszędzie. Jest fajny zapach. Wiecie co, ja sobie wezmę może te dwie. O, tak sobie spróbujemy. Fajny zapach. Ciekawa jestem, czy ten środek jest właśnie chrupiący. To jest chrupiące. Fajny smak. Ten środek faktycznie chrupie. Ciekawy, bo wiecie, często te czekolady, w ogóle czekolada taka manufakturowa, którą robi ktoś ręcznie w cukierni, a taka, wiecie, z taśmy z produkcji typu Wedel czy tam jakaś Milka, no ciężko porównać, nie? Ja na przykład Milki osobiście nie jem już, słuchajcie, kilka lat, dlatego że czasami dzieciaki dostają. Jak próbuję, to dla mnie Milka to jest sam tłuszcz i cukier. Nie smakuje mi w ogóle, o ile Wedel jeszcze ma taką konsystencję, że ją można sobie tak, wiecie, roztopić. Gorzkie wedle u nas bardzo, bardzo często kupujemy. Ale te wedlowskie są jeszcze takie dobre, nie? Natomiast Milka, nie wiem, czy coś się popsuło, czy coś się zmieniło. Kiedyś uwielbiałam, od paru lat po prostu jak próbuję, to jest tłuszcz, cukier, to się nawet nie roztapia tak, wiecie, po języku. I nie lubię, niekoniecznie lubię. Natomiast te takie, mój, pamiętam kiedyś jeszcze, jak mieszkałam z rodzicami, to mój tata bardzo lubił sobie kupować te czekolady właśnie nadziewane z wedle. Zawsze u nas były te czekolady nadziewane z wedla. No i to były takie, że faktycznie tam bardzo słodkie, ale kostkę można było zjeść, nie? Więcej się nie dało niż kostkę. Tak pamiętam właśnie te nadziewane wedlowskie czekolady. No tu jest jakby zupełnie inny smak tej czekolady. Ja sobie w ogóle ją jeszcze wsadzę do lodówki. Nie wiem, czy jest to warte 50 zł, chociaż domyślam się, że to są bardziej koszty produkcji, tak? Teraz wszystko jest bardzo drogie. Nie będę raczej specjalnie po tą czekoladę jechać następnym razem, ustawiać jej w kolejce. Fajna, ciekawy smak. To powiem Wam tak, że jeżeli macie możliwość wypróbowania tej czekolady i gdzieś tam jej zamówienia, czy w ogóle Yummy Sweets też wysyła, z tego co widziałam, no to tak z ciekawości warto spróbować. Podejrzewam, że za jakiś czas tych czekolad na rynku będzie więcej, może jakaś firma przychwyci, może właśnie gdzieś tam, chociaż nie wiem, może tu mają jakiś patent, znak towarowy, ale podejrzewam, że tego będzie więcej.
Więc jeżeli macie gdzieś możliwość spróbowania, to sobie spróbujcie. Może niekoniecznie całą tabliczkę, może będzie można jakiś kawałek kupić. Okej, spoko. Myślę, że warto było spróbować. Jeżeli macie ochotę, ja mi Sweets wysyła, ale podejrzewam, że w każdym większym mieście już teraz macie cukiernię, którą jeszcze któraś cukiernia w Lublinie widziałam ostatnio, że te czekolady zrobiła. Tam też te ceny są jakieś takie podobne. Ale nie pamiętam. Coś tam mam cakes może? Ja jeszcze z racji tego, że mam dzisiaj ten wolny wieczór, to postanowiłam się wykąpać. Bardzo dawno nie brałam kąpieli, ale dzisiaj zrobiłam sobie naprawdę długi spacer i czuję po prostu kręgosłup, czuję nogi. A mam te sole, które Wam kiedyś pokazywałam, które bardzo lubię, bo ostatnio jej kupowałam właśnie jak dzieciaki chorowały. I tak pomyślałam, że tą sól sobie właśnie teraz rozpuszczę, naleję sobie wody, ponieważ na włosach mam nałożoną tą oto maskę. Wymieszałam sobie z tą galaretką do laminacji. Powiem Wam, że chyba to jest niestety, ale na chwilę obecną moja najgorsza maska z tych wysokoporowatych, z tych Only Bio. Czy w ogóle ta seria, bo szampon kompletnie się nie pieni. Ja u mnie jest bardzo tępy, ciężko mi się rozprowadza, bardzo lubię zawsze, lubiłam te oczyszczające właśnie z Only Bio. Ten niekoniecznie, no coś z nim jest nie halo. No i tak naprawdę ta maska nakładałam już na krótko, na długo, nie widzę niestety żadnego efektu. Nie wiem, czy coś zmieniłem formulację. Myślałam, że to jest kwestia tylko zapachu, że jakaś taka, wiecie, limitowanka, ale niekoniecznie u mnie się sprawdza. Tu mam też fioletowe szampony, tą Biowax serię kończę. I mój absolutny debeściak teraz, czyli Ziaja, te szampony, ale to chciałabym nagrać ulubieńców w końcu i Wam pokazać. Także tak to wygląda. Teraz mam nałożoną tą maskę. Wkładam się do wanny z solą i relaksuję się, a później idziemy oglądać Cruelę. Coś mi dzieci poprzestawiały tutaj w tym aparacie i nie wiem, czy jestem ostra, jakieś takie strasznie, nie wiem, co oni tu powciskali, ale totalnie mi pozmieniali wszystko. Czy chciałam tak, wiecie, ukryć ten tył, ale już jak Wam powiedziałam, to już wszyscy będą pewnie i tak na niego zwracać uwagę, że jest bałagan. No jest bałagan. Gdzieś się próbuję. A może widzicie, w końcu mam coś na szyi. Kurczę, poprosiłam na urodziny po prostu siostrę. To jest mój już nie wiem, który naszyjnik. Wiecie co? Jak miałam... czekajcie, żeby go... Już tak, wiecie, staram się delikatnie go po prostu przykręcać, żeby mi się nic nie stało. I poprosiłam właśnie o te kolczyki. Dokładnie ten właśnie komplet chciałam, żeby mi zamówiła. Nie pamiętam z jakiej strony. Jakąś taką znalazłam stronę. Jak znajdę, to Wam podlinkuję, bo to na Instagramie mi się gdzieś wyświetliła. Bardzo ładną biżuterię mają. Z takimi właśnie tutaj trzema symbolami do tego kolczyki, bo kolczyki po prostu, te wkręty wszystkie mi się pogubiły po wakacjach z dziećmi w domu, a naszyjnik zerwał mi Kuba. Nie wiem, który to już jest naszyjnik. Właśnie przed chwilą zaczęłam mówić, że jak wtedy, co mnie zabierali do szpitala, wiecie co, włączamy jakąś funkcję i coś mi tutaj cały czas miga i mnie to drażni. Wtedy, co jechałam do szpitala z tymi zawrotami głowy, to oni mi robili tomografię głowy, więc zdejmowali mi właśnie naszyjnik. Ja go nie zdjęłam w domu, jakby nie pomyślałam. I oni mi go zdjęli i wsadzili mi do takiej rękawiczki jednorazowej, ja to chyba już mówiłam. I tą rękawiczkę mi gdzieś tam po prostu pod plecy, wiecie, wsadzili, bo to było jeszcze na tych noszach z karetki. I po prostu później, jak mnie przerzucali na łóżko już w szpitalu, to ja w ogóle jakby pamiętałam, tak, że to jest ten, że ten naszyjnik tam jest, ale po prostu nie byłam w stanie się odezwać i powiedzieć, żeby oni tego nie wyrzucali. I jakby pamiętam, jak oni mi przerzucali właśnie na to łóżko, to myślałam cały czas o tym naszyjniku, ale nie byłam w stanie się odezwać i po prostu naszyjnik poszedł. To był ten mój naszyjnik z takim aniołkiem, który dostałam po urodzinach Kai. I on był fajny, dlatego że ten aniołek, no on był podobnie tak jak tutaj, nie? Że właśnie nie był taki ruchomy, więc mi się, wiecie, nie przekręcał. Później dostałam taką zawieszkę, ale właśnie tam denerwowało mnie to, że ta zawieszka po prostu latała. Później kupiłam sobie sama właśnie bardzo podobne jak teraz, ale on długo na mojej szyi nie był, ponieważ właśnie Kuba mi gdzieś tam w zabawie zerwał. No i teraz poprosiłam na urodziny ten komplet, zobaczymy jak długo wytrzyma. No i tak samo kolczyki, po prostu kolczyki gdzieś wyciągnęłam i później mi zaginęły.
Nie wiem, co z moim Krakowem w tym roku. Jest już październik, więc zaraz będzie listopad i Kraków. Bo powiem Wam, że kiedyś to był taki weekendowy wypad. Teraz po prostu koszta strasznie poszły w górę, bo tak naprawdę bardzo podnieśli ceny biletów. Po prostu ja nie pamiętam, na pewno tyle nie płaciłam w tym momencie. Ja w tamtym roku jeszcze płaciłam chyba 170 za wejściówkę, w tym roku jest to już 300. Po drugie, do tej pory zawsze było coś takiego, że można było sobie wybrać bilet jednodniowy, a ja myślałam o tym, żeby pojechać, ale w niedzielę już jednak wracać, no bo jak też jechać od piątku do poniedziałku, no to są 4 dni, to już są też koszty, nocleg i tak dalej. Więc nie ma takiej opcji, żeby wykupić na jeden dzień, więc kupować za 300 zł bilet, żeby nie skorzystać w ogóle w niedzielę, to jest bez sensu. Zostawać w niedzielę, no to tak jak mówię, dodatkowy nocleg, pieniądze na jedzenie i tak dalej. Noclegi, tak jak patrzyłam, też nie są tanie, mimo że to jest listopad, ale to jest Kraków. I po prostu z takiego wyjazdu znowu się zrobi, wiecie, taka pokaźna sumka. A nawet dzisiaj jeszcze rano właśnie tam gdzieś rozmawiałam z mężem, jak żeśmy odwozili dzieciaki, że w tym roku fajnie się układa, fajnie i nie fajnie, bo dla mojej branży akurat beznadziejnie, ale fajnie się układa Nowy Rok i święta, tak? Bo Sylwester jest we wtorek i jakby tam, wiecie, jeżeli chodzi o ten tydzień świąteczny, no to w moim przypadku, w przypadku mojej pracy cały praktycznie tydzień wypada, bo od wtorku do soboty jest wolne. Później ewentualnie myślę, że tam w poniedziałek pewnie będę miała co robić w pracy. Później we wtorek jest znowu Sylwester. To też od paru lat się zmieniło i gdzieś tam te salony już nie mają takiego oblężenia. Ludzie też tak nie chodzą na Sylwestra. Ja od paru lat u nas na przykład nie zauważyłam takiego, wiecie, boom, makijaże, upięcia, nie wiadomo co, tylko Sylwester. Ja w tamtym roku w Sylwester robiłam zabiegi takie bardziej inwazyjne na twarz. Także już mówię, gdzieś tam pewnie zależy też od regionu, od miasta, natomiast u nas widać, że gdzieś tam akurat w obszarze naszych klientów, że ten Sylwester po prostu już nie jest taki huczny jak kiedyś. Też się nie dziwię, no bo teraz kosztuje 1000 zł, prawda, impreza, plus jeszcze się trzeba ubrać. No i później też już jakby z praktyki, wiedząc, znając życie, to od 1 stycznia, czy tam od 2, no bo 1 zwolne, do końca tygodnia, zwłaszcza, że tam jest 5 w niedzielę, nic się nie będzie działo, potem jest znowu 6 w poniedziałek, więc ja po prostu obstawiam, że będzie to absolutnie martwy tydzień u nas w pracy. No i to jest dobry moment, żeby po prostu to wykorzystać. I tak sobie rozmawialiśmy dzisiaj właśnie z mężem, że może nam się uda chociaż ten rok jakoś zakończyć i pojechać. Wiecie, ja się strasznie nie mogę pogodzić z tym, że nie byłam w tym roku nad morzem. Ja wiem, że zima nad morzem to nie jest to samo co lato czy jesień, ale jakby nie obstawiam w ogóle Sylwestra w górach, bo to są też koszty takie, że dajcie spokój, ale siedzi mi, wiecie, ten Sylwester nad morzem, tak? Te fajerwerki na plaży i tak dalej, więc jak mam wydać, wiecie, w jeden weekend w Krakowie kupę kasy, bo tak jak się nazbiera wszystkiego, to mówię, wyjdzie naprawdę kupę kasy, to nie wiem, czy nie lepiej sobie już odpuścić i po prostu ogarnąć tego Sylwestra. Zwłaszcza, że ja i tak ten tydzień będę miała taki, że naprawdę nie będzie się nic działo, więc jakby mogę jechać, bo i tak będę siedziała w domu. A później ferie, no to też jest różnie, nie? W tym roku ferie mamy chyba jakoś późno, więc też zależy, jaka będzie pogoda. W ogóle w przyszłym roku. W przyszłym roku święta też jakoś późno wychodzą, pod koniec kwietnia, już żeśmy sprawdzały. No i zawsze, wiecie, jednak jak jestem tydzień, bierze się tydzień urlopu na swoim, no to jest się w plecy, tak? Bo się po prostu nie zarabia, klientów się nie przyjmuje. Więc tak obstawiam, że może faktycznie lepiej sobie wziąć ten pierwszy tydzień stycznia i wtedy sobie pojechać odpocząć, bo i tak się nic nie będzie działo, a nie później w ferie, gdzie gdzieś tam zawsze jakiś klient przyjdzie, a tutaj, wiecie, jak mnie nie będzie, no to nie będę mogła go przyjąć. Słuchajcie, jeszcze mały update odnośnie tej czekolady. Zostało mi w ogóle, ja dzisiaj się odzywam do Was już dłuższy czas, co widać po moim odroście chociażby, i zostało mi jeszcze trochę tej czekolady. Powiem Wam, że męczę tą czekoladę. Naprawdę nigdy nie miałam tak długo czekolady i nie urwała mi nic ta czekolada. Jakoś tak fajnie, no spróbowałam, dlatego że pół internetu huczy o tej czekoladzie, więc spróbowałam, wiem jak smakuje, ale nie powalił mnie ten smak, nie powaliła mnie ta konsystencja, nie wiem, okej, no coś tam sobie chrupie, nie? Natomiast widziałam ostatnio na Instagramie chyba przepis na taką czekoladę właśnie
ekonomiczną bardziej i budżetową. Czyli w podobny sposób się robi czekoladę, tylko w środku zamiast tego ciasta filo, które jest właśnie chyba najdroższym składnikiem, daje się chrupki kukurydziane i podobno efekt też jest taki sam. Natomiast ta czekolada, przypominam, kosztowała 50 zł. Oglądam codziennie relacje po prostu osób, które wychwalają, wiecie, tą czekoladę po prostu, że to jest niebo w gębie i tak dalej. Nie wiem, mnie to nie powaliło, znaczy wiecie, nie jest to złe, ale nie powaliło mi na tyle, żeby... Nie powaliło mnie i smak mnie nie powalił, bo to w sumie są dwie różne rzeczy. Żeby, wiecie, jeździć i tam, nie wiem, co jakiś czas kupować sobie za 50 zł czekoladę, bo po prostu nie powalił mnie ten smak. O, tak jak na przykład porównanie, jestem uzależniona od Maltesów i od gwiazdek Milky Way'a, to są słodycze mojego dzieciństwa, które powróciły teraz i po prostu mam fazę. I tam też, wiecie, teraz paczka kosztuje 9 zł, nie, żeby nie było. Ale to jest coś, co po prostu przełknę ślinę, wydam te 9 zł, to są po prostu słodycze, które lubię i które gdzieś tam raz na jakiś czas sobie się skuszę. Tak na to po prostu nie będę wydawać pieniędzy, bo nie jest to smak taki, który mnie jakoś tam powalił. Nie jest to mój smak, na pewno nie będę na to wydawać pieniędzy, mój portfel się na pewno ucieszy, bo cena po prostu zabójcza. Kupiłam sobie, słuchajcie, wczoraj kredkę ciemniejszą, bo to jest moja ulubiona też kredka do brwi. Kto mnie ogląda, to wie, ale zawsze miałam tą jasną, która gdzieś tutaj, o, ten jaśniejszy brąz, to jest chyba w ogóle ten brąz zimny. Teraz wziąłam ten ciemniejszy i chyba jest okej. W ogóle jutro też idę na farbę, bo zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Jezu, dziękuję Wam za oglądanie, za to, że przetrwaliście i byliście na tym kanale przez te ostatnie pół roku. Mam nadzieję, że będę się częściej pojawiać. Wiecie, ja ten rok już trochę spisuję na straty. Trochę jakoś tak bardziej przerzucam wszystko na przyszły. W tym roku trochę sobie układam w głowie, trochę gdzieś tam zmieniam priorytety. Jest pewien projekt, powiedzmy, który chciałabym... Znaczy projekt... Mam pewne plany, mam pewne marzenia, które od paru lat już się za mną ciągną. To nie jest raczej tajemnica, bo to chodzi po prostu o powrót do tego, co było kiedyś moją pasją, moją miłością, czyli do tańców. Oczywiście nie na poziomie zaawansowanym, takim zawodowym, ale po prostu dla siebie, bo mi tego brakuje. I chciałabym po prostu w przyszłym roku spełnić te swoje marzenie i do tego wrócić, ale z racji tego, ja już podjęłam próbę w tamtym roku, natomiast nic z tego nie wyszło i teraz wiem też dlaczego, ponieważ jednak ja wiele lat, Boże, już patrzę, do zakończenia ma 15 minut, wiele lat nie robiłam nic, ciąże, porody, operacje i tak dalej. Przed ciążą już parę lat nie tańczyłam, więc jakby ten mój, wiecie, organizm przez ostatnie prawie 10 lat wyszedł całkiem z tego tańca, nie robiłam w tym kierunku nic. I to się tak nie da, wiecie, z dnia na dzień, tak, że ja sobie zaplanuję, wyjdę na scenę i wsiu. Tylko po prostu, zwłaszcza po tych moich przejściach, zwłaszcza po tych operacjach brzucha, gdzie przypominam, że ja tańczyłam taniec brzucha, to po prostu się nie da tak nagle, nie? Ten brzuch jest zniekształcony, tam dużo jest po prostu pracy takiej, wiecie, kręgosłup jest niesamowicie obciążony, bo mięśnie brzucha są po prostu, żeby nie powiedzieć, że ich tam nie ma, ale są w bardzo kiepskim stanie, więc jakby wiem, że nie porwę się już drugi raz, tak jak zrobiłam to w tamtym roku, dosłownie z dnia na dzień, tylko chcę się naprawdę przygotować. Mam parę właśnie dat, które w przyszłym roku chciałabym zrealizować i parę wyjazdów, które chciałabym sobie zrobić właśnie tanecznych, ale wiem, że muszę się do tego przygotować od podstaw, bo znowu z tego nic nie wyjdzie. Także słuchajcie, kończę. Dziękuję Wam za oglądanie. Naprawdę już kończę. I do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa.